Czy był w historii futbolu obrońca, który strzelił tyle bramek, że został królem strzelców? Oraz czy istnieją drużyny, które awansowały do europejskich pucharów, nie grając w najwyższej lidze? Sprawdźmy. Dzień dobry, moi drodzy. Mam dla Was kilka nowości. Pierwszą z nich już zapewne zauważyliście, czyli rozpoczęcie współpracy z KFC i przyznam szczerze, że jest to dla mnie coś wyjątkowego i rzeczywiście tak jest, a nie, że tylko tak sobie mówię. Zapytacie dlaczego? Otóż tak się składa, że zanim zacząłem nagrywać filmy na YouTubie, miałem okazję pracować w KFC i to przez pół roku. Dla niedowiarków zrobię teraz coś, czego nie sądziłem, że kiedykolwiek dokonam, mianowicie pokażę Wam dowód. Tak, ten gość to ja w słuchawkach na drive'ie, młodszy kurczakowy Konrad Szymański. Wiem, też jestem zaskoczony, że kiedyś byłem tak przystojny, ale jak widać, da się. Wraz z KFC przygotowaliśmy dla Was coś, co możemy nazwać kubełkiem pytań. Wy zadajecie pytania w komentarzach na temat, naturalnie, futbolu. Wszystkie kwestie, jakiekolwiek dotyczące piłki Was interesują, zadajecie na dole w komentarzach. Ja te pytania zbieram, przygotowuję informacje i odpowiadam dla Was w takiej cyklicznej formie tutaj u mnie na kanale. Pierwszy odcinek kubełka pytań wylądował dziś, czyli we wtorek, i jest to zupełnie nieprzypadkowe, ponieważ we wtorki są wtorkowe kubełki w KFC, zgadza się, więc jeszcze macie czas, żeby dzisiaj zajść do pierwszej, najbliższej restauracji KFC i zamówić jeden z nich. A teraz przejdźmy do pierwszych pytań. Pierwsze pytanie z kubełka pytań zadał Lambos123, który pyta: czy kiedykolwiek i gdziekolwiek obrońca był królem strzelców? Sprawdźmy. Sprawa naprawdę interesująca, bo futbol przecież cały czas ewoluuje. Trenerzy ciągle głowią się nad rewolucyjnymi strategiami, zmieniają się też role poszczególnych piłkarzy na poszczególnych pozycjach, więc w sumie dlaczego nie? Ale to nie tylko kwestia czasów i rozwoju futbolu, bo przecież jeszcze przed laty, w tej piłce tak zwanej starej ery, też mieliśmy obrońców, którzy mimo zadań defensywnych do dzisiaj imponują liczbami zdobytych bramek. Jak chociażby Breitner, Franz Beckenbauer czy nasz przede wszystkim ulubieniec Ronald Koeman, który w trakcie swojej kariery strzelił ponad 200 goli. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże. Ogólny bilans bramkowy to jedno. Tylko czy faktycznie w historii mieliśmy obrońców, którzy tak bardzo rozhulali się pod bramką rywali, że na koniec sezonu mogli cieszyć się tytułem króla strzelców? Oczywiście pytanie jest bardzo ogólne, bo nie można wykluczyć, że gdzieś, kiedyś w jakiejś niemedialnej, maluteńkiej lidze, może amatorskiej, w jakimś półoficjalnym turnieju, jakiś tam obrońca strzelił najwięcej goli. Ale ograniczając się do najwyższych profesjonalnych lig europejskich, bo chyba to nas interesuje najbardziej, cytując klasyka, mogę odpowiedzieć: otóż nie. Ale spokojnie, bo jednak całkiem blisko był wspomniany Koeman, który w sezonie 87-88 w barwach PSV Eindhoven strzelił aż 21 bramek w lidze. To dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców ówczesnego sezonu. Tak okazały wynik zawdzięcza przede wszystkim rzutom wolnym i karnym, które wykonywał niemalże bezbłędnie. Rok później zakończył sezon ligowy z wynikiem 14 trafień na koncie. Okej, sporo mniej, ale o dziwo, zapewniło mu to tytuł wicekróla strzelców, więc to jest już jakiś całkiem niezły tytuł. O 5 goli więcej miał wówczas Romario. Innym wicekrólem został Fernando Hierro w sezonie 91-92. Zawodnik Realu Madryt 21-krotnie karcił bramkarzy rywali, lecz Hiszpan często wykorzystywany był jako pomocnik. Ale uwaga, bo znalazłem jeden ciekawy przykład, jednak sami będziecie musieli rozsądzić, czy w jakimś stopniu kwalifikuje się on do osiągnięcia wielkiej miary. Otóż w 1964 roku na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii swoje nazwisko odznaczył węgierski obrońca Dezsu Nowak. Defensor Ferencvarosu został królem strzelców tych rozgrywek, zdobywając zawrotną liczbę 2 goli. Ile? No właśnie, wówczas udział w Euro brały tylko 4 reprezentacje, a oba trafienia Nowaka przypadły na mecz o trzecie miejsce z Danią. Ponadto tytuł króla strzelców turnieju współdzielił z dwoma innymi zawodnikami, więc zgodnie z literą prawa, no,
jest królem strzelców, ale chyba nie takim, którego miał na myśli pytający. Warto przy okazji przeanalizować strzeleckie wyczyny kilku nominalnych obrońców, którzy w ostatnich latach najbardziej wychylali się, powiedzmy, trochę ponad normę i sprawdzić, jak daleko byli od korony króla strzelców w topowych ligach. Biorąc pod uwagę rozgrywki od 2000 roku, czyli powiedzmy historię najnowszą, to najbliżej tytułu najlepszego strzelca był Maurizio Domizzi. Dlaczego właśnie on? W sezonie 2007-2008 obrońca Napoli strzelił 8 bramek w Serie A, a ponieważ klasyfikację strzelecką zwyciężył wówczas Alessandro Del Piero z wynikiem 21 goli, Domizziemu, by przejść do historii, zabrakło tylko 13 trafień. I to, jak się okazuje, najmniejsza różnica pomiędzy królem strzelców a najskuteczniejszym obrońcą. Co ma powiedzieć taki Martin Hinteregger, który niedawno, bo 2 lata temu, również zakończył sezon Bundesligi z 8 golami na koncie. Przecież nawet jeśli obrońca Eintrachtu choćby przez moment przemknęła przez głowę taka myśl, że jego nazwisko może być gdzieś tam w górnych rejonach klasyfikacji strzelców, na ziemię szybko sprowadził go pewien skromny napastnik z Monachium. Attention, we have a new scare leader, Randall Boggs. Slumber party. Never mind. Przenieśmy się do Hiszpanii. Tutaj w kontekście bramkostrzelnych obrońców, no nie oszukujmy się, na myśl przychodzi przede wszystkim jeden gość. Sergio Ramos, jako boczny, a później środkowy obrońca, strzelił dla Realu ponad 100 bramek. Najwięcej, bo aż 11 w lidze, udało mu się zdobyć w sezonie 2019-2020. Oczywiście wówczas korona króla strzelców była poza zasięgiem, bo 14 goli więcej strzelił jego obecny kolega z PSG. Ale wszystkich na boczny tor odstawia w tym przypadku Marco Materazzi. Włoski stoper, któremu nieśmiertelność w finale Mundialu zapewnił Zinedine Zidane, wpisał się do historii piłki również z innego powodu. Bo gdyby zestawić w takiej tabeli obrońców z największą liczbą bramek w jednym sezonie, mam na myśli tę najnowszą historię, to w niej, w tejże tabeli, Materazzi znalazłby się w najlepszej trójce i to dwukrotnie. Najpierw w sezonie 2000-2001 Materazzi, etatowy wykonawca rzutów karnych w Perugii, zakończył rozgrywki z, uwaga, 12 bramkami na koncie. 6 lat później, już jako mistrz świata w barwach Interu, znów zaliczył dwucyfrówkę, strzelając dla Nerazzurrich 10 goli. Niestety, nawet jemu nie udało się zbliżyć do korony króla strzelców. W 2001 roku 26 bramek strzelił Crespo z Lazio, a 6 lat później tyle samo Francesco Totti. Jak widać, nawet z takim wynikiem do korony króla strzelców jeszcze daleko. Pora zasięgnąć do kubełka pytań po następne z nich, na które składają się 2 zapytania od 2 różnych osób. Chyba ze sobą się nie umówiły, ale kwestia bardzo interesująca. Stanisław Kotwicki zastanawia się, czy kiedykolwiek był jakiś klub, który grał w Champions League, choć był w drugiej lidze. I wtóruje mu pan Majeś, czy były drużyny, które grały w drugiej dywizji i jednocześnie w europejskich pucharach. Sprawdźmy. Zasady kwalifikacji do europejskich pucharów, jak dobrze wiemy, różnią się w zależności od ligi. Drugoligowiec w Lidze Mistrzów, która z założenia miała być rozgrywkami tylko dla mistrzów kraju, to byłby już jakiś kosmos. Chociaż obecnie, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, chyba dałoby się to zrobić. Oczywiście to rozważania czysto hipotetyczne, ale drugoligowiec mógłby przecież na przykład zdobyć krajowy puchar, dzięki temu awansować do Ligi Europy, wygrać ją, jako zwycięzca zagwarantować sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a przy tym cały czas grać w drugiej lidze, więc teoretycznie jest to możliwe. Kurde, co za akcja. No, ale przyznajcie, że jednak mało to prawdopodobne, choć teoretycznie nie takie cuda działy się na boisku. Podejrzewam, że jeśli za taką opcją stałyby jakieś duże pieniądze, Infantino w końcu by coś wymyślił. Ale mówmy o faktach. A fakty są takie, że drugoligowców w europejskich pucharach mogliśmy oglądać i to nie raz i nie dwa. Taką możliwość dają bowiem puchary krajowe. Pierwszy przykład. Niemcy.
Tam, w sezonie 2003-2004, piękną historię zaczęła pisać Alemannia Aachen. Drużyna z Akwis Granu, grając w drugiej Bundeslidze, dotarła aż do finału Pucharu Niemiec, eliminując po drodze Bayern. Pucharu nie udało się jednak zdobyć. W wielkim finale Alemannia przegrała 2-3 z Werderem Brema. Ale ponieważ Werder ostatecznie sięgnął również po Mistrzostwo Niemiec i awansował tym samym do Ligi Mistrzów, jej miejsce w Pucharze UEFA przypadło drugiemu finaliście, właśnie Alemanii. Choć co prawda drużyna nie awansowała ostatecznie do Bundesligi, to w eliminacjach do Pucharu UEFA przeszła islandzki Hafnarf Jordur. Drugoligowi podopieczni Dietera Heckinga wyszli z grupy z trzeciego miejsca i odpadli dopiero w dwumeczu z AZ Alkmaar w 1/16 finału. Później, gdy Puchar UEFA został przekształcony w Ligę Europy, swoich drugoligowych reprezentantów miała tam również Anglia. W sezonie 2011-12 w fazie grupowej tych rozgrywek wystąpiło Birmingham, które sezon wcześniej najpierw w spektakularnym stylu zdobyło Puchar Ligi Angielskiej. Kurde, co on robi? Czym zagwarantowali sobie udział w playoffach do Ligi Europy, po czym spadli z Premier League. Boy, that escalated quickly. Kilka miesięcy później, już jako świeżo upieczony drugoligowiec, Birmingham pokonało portugalskie Nacional i awans do fazy grupowej Ligi Europy stał się faktem. Rok 2013, 11 maja na Wembley odbył się finał Pucharu Anglii, w którym wystąpiły drużyny Manchesteru City oraz Wigan. The Citizens, nie mając już szans na mistrzostwo kraju, traktowali Puchar Anglii bardzo poważnie, jako tę ostatnią szansę na zakończenie sezonu z jakimś trofeum. A skoro po drugiej stronie stał Wigan, które rozpaczliwie broniło się przed spadkiem do Championship, faworyt był oczywisty. I jak to z faworytami często bywa... Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Wigan zapewniło sobie udział w Lidze Europy już samym awansem do finału, jako że City było pewne gry w Lidze Mistrzów. Tak czy inaczej, zdobycie Pucharu Anglii przez piłkarskiego kopciuszka traktowane było jako absolutna sensacja. Wigan miał puchar. Wigan miało europejskie puchary. Wigan chwilę później przegrało kluczowy mecz ligowy i spadło z Premier League, powtarzając w pewnym sensie wyczyn Birmingham. Ich przygoda w Lidze Europy zakończyła się na ostatnim miejscu w fazie grupowej. A teraz uwaga, bo jest naprawdę ciekawie. FC Pasching grało nie w pierwszej, nie w drugiej, a w trzeciej lidze austriackiej. Tak, w europejskich pucharach wystąpił również trzecioligowiec. Tutaj sensacji już nie było. Skończyło się tylko na playoffach. Pasching przegrało dwumecz 1-4, ale w tym przypadku to i tak wyczyn. Wy również możecie dokonać wielkiego wyczynu, zostawiając na dole komentarz z pytaniem do następnego odcinka z tej serii. W końcu czymś trzeba wypełnić ten kubełek, przyjmę każde pytanie, więc nie krępujcie się i przyjmę również każdą łapkę w górę oraz subskrypcję, za które serdecznie dziękuję. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia niebawem.